Chwała Bogu, witam wszystkich zgromadzonych. Nie dlatego tutaj bynajmniej stoję, że brat Jacek 3 tygodnie temu sympatycznie wywołał mnie do tablicy, ale dlatego, że nadszedł czas. Ale nim wyjaśnię to, co mam teraz na myśli, to proszę, abyśmy otwarli Biblię na Ewangelii Świętego Jana, rozdział 10. Wersety 27 do 29. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Amen. Oto już dzisiaj jest czas, kiedy jestem już zupełnie między wami. Wyjaśnienie będzie na końcu. A zatem chcę w tej chwili złożyć świadectwo. Świadectwo na koniec dwóch etapów, przy czym etap ostatni, ponad półroczny, 7-miesięczny, od 10 kwietnia, to przepiękny okres mojego życia, chodzenie w bliskości Bożej. No, z drugiej strony nie martwię się, bo wiem, że Pan jest wspaniały i wszystko, co najlepsze, może mam jeszcze przed sobą. Jednak nim do tego dojdziemy, co mam na myśli, podzielę się kilkoma rzeczami, jakie działy się w moim życiu, a też jakie stały się między mną a Bogiem w minionym okresie. W zasadzie jest to świadectwo cudownej miłości, cierpliwości i wszelkiej łaski Bożej oraz Bożego działania. Z konieczności proszę o cierpliwość, a też chcę uprzedzić, no, że będzie wielowątkowo, a i tak będzie to tylko pewien fragment, będzie to część tego, co się wydarzyło. Wracając do początków mojego upadku, szczerze i długo się zastanawiałem. To jest ten pierwszy okres, o którym chciałem coś powiedzieć. Okres, który można by nazwać chudymi latami. Co było na początku tych chudych lat? Otóż jak myślałem, tak teraz chcę się podzielić, że w moim wypadku było to tak. Kiedy nawracamy się, kiedy oddajemy życie Bogu, to dajemy Bogu całych siebie. Tak się zwykle dzieje, tak jest. Ale Pan niestety nie bierze wszystkiego. I tak nie bierze w szczególności naszej wolnej woli. Ja żałuję, bo chętnie dałbym się Bogu zniewolić. Ale nie. My mamy być sługami wiernymi, a nie sługami bezwolnymi. Więc dałem Bogu siebie całego, ale po jakimś czasie stwierdziłem, no albo tak mi się zdawało, że Bóg wcale nie wykorzystuje, albo chwilowo nie potrzebuje całego mnie. Skoro Bóg nie wziął wszystkiego, to wydawało mi się, że nic się nie stanie, gdy tymczasowo nadal to będę wykorzystywał dla siebie. Wręcz pożyczę sobie tylko na chwilę siebie, to przecież właściwie już Bogu raz dałem. Przecież na przykład też trzeba jakoś odpoczywać. Jest taki werset w liście świętego Jakuba, rozdział 4, werset 5. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Chcę powiedzieć, że ten werset był dla mnie wtedy zasłonięty. W tamte minione lata, w tych początkach złego,
jeszcze też inne wydarzenia zbiegły się w czasie. Mianowicie, jak wiecie, w pewnym momencie odsunąłem się od naszych wspólnych wyjazdów, spotkań. Po części wynikało to z mojego niespokojnego charakteru, a po części miałem dość ciepełka i kiszenia się we własnym sosie. Zresztą mówiłem to wtedy. Chciałem szukać ludzi w świecie, tyle że na własną rękę. Więc w tych początkach złego bynajmniej nie znajdował się tylko sam egoizm. Oczywiście, kiedy zrobiłem, jak pomyślałem, to nic się nie stało. Jak wiecie, brakowało mi ekstremalnych sportów, adrenaliny, bo kiedyś taki byłem. Więc właśnie w tamtych czasach poszedłem w stronę sportów ekstremalnych, których wcześniej w starym życiu nie zdążyłem wypróbować. I to był mój sposób na spędzanie wolnego czasu. I tak małymi kroczkami oddawałem coraz to więcej czasu, a też więcej zaangażowania na te sporty. Dziś śmiało mogę powiedzieć, że dałem się złapać. Jak się dałem złapać? Otóż chcę Wam opowiedzieć o tym, jak na Dalekim Wschodzie łapie się małpę. Otóż ten sposób polega na tym, że używa się dzbana lub aktualnie już nawet nie dzbana, a worka. I do tego worka lub dzbana daje się przynętę. Szyjka tego dzbana lub worka ma być taka, żeby małpa mogła włożyć łapę, ale kiedy weźmie w swoją łapę tą rzecz, tą przynętę, to już nie da rady wyjąć. To już po prostu nie wyjdzie z tego dzbana czy z tego worka. I to podobno, ja nie wiem, ja naprawdę tutaj bazuję na materiałach jakichś, ale jest tak właśnie podobno, że małpa na przykład na ryż się je łapie, że do worka się daje ryż i ona złapie ten ryż w tą garść i wiecie co, zdechnie, a nie wypuści, jest złapana. Podobnie się łapie, i to już wiem na własne oczy, widziałem, że tak się łapie ośmiornice, bo ośmiornice na noc się chowają, przez dzień się chowają, prowadzą nocny tryb życia, szukają kryjówek, wyrzuca się na dno dzbanki, takie właśnie gliniane dzbanki powiązane sznurkiem i one tam po nocy chowają się do tych dzbanków, bo mają kryjówkę, a potem przez dzień przypływa rybak, wyciąga te dzbanki i w dzbankach są ośmiornice. Tak w basenie Morza Śródziemnego poławia się ośmiornice między innymi. I analogia jest, myślę, pełna. Szatan tak właśnie nas łapie na różne rzeczy. Tak mnie złapał na różne te ciekawe rzeczy. Człowiek chwyci i nie puści, by zdechł, aby nie puścił. Więc zadałem sobie też pytanie, czy to, co Wam teraz powiedziałem, tą opowiastkę o łapaniu małpy i o łapaniu ośmiornicy, czy jest biblijne. I chcę Wam powiedzieć, że jest to biblijne i Wam przeczytam, co mówi Słowo Boże w Ewangelii Łukasza w rozdziale 14, posłuchajcie, od 16 wersetu do 20, gdyby ktoś chciał śledzić. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Zobaczcie, to jest wstrząsające, ponieważ to już wieczerza była przygotowana. Wieczerza była przygotowana i może być tak, że ktoś z nas nie wejdzie na wieczerzę,
ponieważ zostanie wcześniej złapany przez woły, przez pole kupione, przez inną okoliczność. Na szczęście Bóg karci swoje dzieci i na szczęście Bóg sam, jak modlił się Filip, leczy swoje dzieci. Tak jak też Słowo Boże mówi w liście do Hebrajczyków, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. I chwała Mu za to. Chwała Mu za to. Bo to właśnie jest okres przełomowy między chudymi latami, a tym świtem, który już przeżywam od pół roku. Więc w tych chudych latach Bóg upominał się o mnie. Nie wszyscy o tym wiedzą, albo nie wszyscy wszystko wiedzą. I myślę, że w zasadzie no nie będzie takich osób, które będą wiedziały wszystko. Ale chcę wam powiedzieć na przykład, że tak, że miałem pierwszy wypadek. Pierwszy wypadek to było skręcenie nogi w czasie 9. skoku spadochronowego. I to zostało bez echa, to znaczy to zostało bez żadnych następ. No po prostu no taki jakiś tam drobny wypadek. Bo w zasadzie tylko moja żona wiedziała o tym no, w pracy, no bo byłem na zwolnieniu. Po czym zdarzył się, po jakimś czasie zdarzył się drugi wypadek. Drugi wypadek, w czasie którego ucierpiał mój prawy bark, prawa ręka. No i z tego wypadku już jest trwałe kalectwo. No to już więcej osób wie o tym. To była operacja, to był szpital Żeromskiego. I dziś powiem, że najwyraźniej, skoro to była prawa ręka, to Bóg chciał, żeby ta prawa ręka dla Niego pracowała. Potem się zdarzył trzeci wypadek. Uszkodzenie ucha. Znowu ktoś wie, ale może też nie wszyscy. Lewe ucho uszkodzone, nie dosłyszy, za to mam szum na pamiątkę. Tak mi szumi, jak się tą muszlę, jak się przykłada do ucha, to ja nie muszę muszli przykładać, mam pamiątkę z nurkowań. Czyli tak jak mówię, mam muszlę bez nurkowania. I w końcu ostatni wypadek. Ostatni wypadek miał ciekawą... Jest o tyle ciekawy, że trzy pierwsze wypadki, można powiedzieć, nic mi nie dały. Albo inaczej, nie odniosły skutku. Czyli było to... Bóg karci, ale jak ktoś jest uparty, to musi parę razy. Ostatni wypadek, czy rezultat ostatniego wypadku miał fajną diagnozę medycznie. Diplopia. Diplopia. Czyli po łacinie dwa zbitka dwóch słów. Podwójne od diplo, dwa lopia, widzenie. Podwójne widzenie. I tak to się po polsku tłumaczy. Podwójne widzenie. Czyli uszkodzenie czaszki, uszkodzenie oczodołu, uszkodzenie mózgu. W sumie to chyba to było neurologiczne. Czyli przez kilka ładnych miesięcy miałem pięknego zeza. Zeza jak dzwon. Chcę wam powiedzieć, jeszcze wracając do chudych lat, że w tym czasie bynajmniej nie miałem ołowianego nieba. Chcę wam powiedzieć, że wielokrotnie Pan mi pomagał, nawet w tamtych latach, kiedy ja oddalałem się, kiedy prowokowałem Boga, a On wysłuchiwał moich modlitw. I tak było w zasadzie do samego końca. Czyli to nie było jakieś to, że Bóg mnie właśnie... W tym karceniu była cały czas Jego Boża miłość. Ja wiedziałem, że mogę na Niego liczyć wręcz. A mimo to się oddalałem. Jednak była różnica między tym ostatnim moim wypadkiem a poprzednimi. Mianowicie w tym czasie chudych lat wdarło się, bo się musiało wedrzeć, trochę prawdziwej niewiary i trochę zwątpienia.
i humanizm się wdarł. Humanizm, który jest klęską, grzechem dzisiejszych naszych czasów. I chcę powiedzieć, że już właśnie przed tym wypadkiem wołałem do Boga, bo już miałem dosyć tego stanu. I prosiłem o znak. No i dostałem. Teraz wam przeczytam inny werset, który też będzie bardzo ważny na rozważanie o wschodzie. Jeremiasz 15:19. To było słowo do proroka Jeremiasza, który już był sługą, już był wyznaczony do służby, namaszczony na proroka. Dlatego tak mówi Pan: jeżeli zawrócisz, i ja zawrócę do ciebie, i będziesz mógł stać przed moim obliczem. A gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Więc zawróciłem. Chwała Bogu. Zawróciłem przez pierwszy szpital, drugi szpital, dwie operacje, patrzenie w sufit, długie i na ludzkie cierpienie dookoła. Wschód się rozpoczął od pokuty, a zatem wyznawałem grzechy. Przepraszałem Boga. Dalej to robię. Dlaczego? Bo Bóg nadal mnie zawstydza, kiedy patrzę na przykład na oddanie, na poświęcenie. Jak czytam książki Człowiek z nieba, Semony, to po prostu widzę nędzę u siebie. Chcę powiedzieć, że podjąłem wiele ważnych decyzji. Przeżyłem przebaczenie, czyli chcę powiedzieć, że stoję teraz, Bóg mi przebaczył. Co zobaczyłem? O ile wcześniej myślałem, że Bóg ma być numer jeden, potem może być rodzina numer dwa, potem być może numer trzy Kościół. Dziś wiem, że Bóg ma być wszystkim i być jedynym. Być wszystkim i jedynym w naszym życiu, a poza Nim nie ma być nic. Poza Nim może być tylko wykonywanie czynności życiowych i obowiązków. To znaczy dawać Bogu, albo co znaczy dawać Bogu tylko to, co mamy najcenniejsze, bez tego, co pospolite. Więc właśnie jak popatrzyłem na swoje stare życie, stare, nie takie stare, to stwierdziłem, że ochoczo dajemy dużo rzeczy Bogu, tylko że pospolitych. To jest religia, to jest po prostu religia. Jeżeli dajemy Bogu coś, co jest pospolite, to ja myślę, że lepiej wręcz tego Bogu nie dawać, bo tylko zasmucamy ducha i na pewno nie otrzymamy błogosławieństwa. Natomiast jeżeli Bogu dajemy to, co mamy najcenniejsze i dajemy Bogu z serca, to Bóg tego używa. I to jest świt i chcę wam teraz powiedzieć, to już będzie świadectwo tego, co Bóg zrobił w moim życiu w tych niedawnych, w tych sześciu miesiącach. Czyli niewiele, bo tylko 6 miesięcy. A jak Bóg to użył? Jak Bóg wynagradza w sposób wielokrotny? Stukrotny. To, co my dajemy, to On zaraz da nam wielokrotnie więcej. Pierwsze epizody, czyli po wyjściu ze szpitala już z mocnym postanowieniem zmiany sytuacji, zmiany życia, już po przebytym przebaczeniu, no to nadarzyła się okazja wizyty na Zamkowej. Z ciekawości. Nadarzyła się też wkrótce okazja wyjazdu z Ryśkiem, Mosio i z Andrzejem w góry, bo Rysiek chciał pochodzić po Tatrach. Zdarzyły się dwie rzeczy tutaj. Po pierwsze, byłem na tej Zamkowej. A po drugie, będąc w górach, pogoda była tak marna, że zamiast iść w góry, pojechaliśmy do Szaflar, do przysiłka, w którym mieszkają, żyją nawróceni Romowie. I dlaczego to mówię? Dlatego, że ja zaliczam siebie do niewiernych Tomaszów. Jestem bardzo niewierny Tomasz. Czyli kiedy się nawróciłem kiedyś dawno, po raz pierwszy, to na samym początku
Bóg pokazał mi dwa cuda, to znaczy nawet nie dwa cuda, kilka cudów. Widziałem cuda w kaplicy Betlejem w czasie nabożeństwa, uzdrowienie. Po prostu widziałem, nie chcę teraz tego opowiadać. Było to ewidentne. No jednym z cudów było wydłużenie się nogi kobiety, która miała po prostu hajnego Medina chorobę i krótszą nogę o ładnych kilka centymetrów. Po prostu w jednym momencie się ta noga wydłużyła. I ja to widziałem. Także widziałem na samym początku, tak jak mówię, widocznie było mi to potrzebne, widziałem cuda. I teraz jak byłem i na Zamkowej, i teraz jak byłem w Szaflarach, to chcę powiedzieć, że Bóg mi też w pewien sposób objawił, choćbym tego nie zgadł, dlatego że gdybyśmy tam w te miejsca wzięli kogoś ze świata, czy nie wiem, może kogoś wzięli średnio zainteresowanego, to by może nic nie zobaczył. Ale mnie Bóg otworzył w ten sposób oczy, że stwierdziłem, że są to wielkie cuda. Oba te miejsca są cudowne, oba te miejsca są Bożymi cudami, dlatego że zaistnienie Bożego Kościoła w tych miejscach, i to zaistnienie od zera, i to zaistnienie od zera, czyli tam kiedyś były czasy niedawne, że nic tam nie było, a teraz są czasy obecne i jest tam Kościół. Nieliczny, niewielki, nie jakieś tam nie wiadomo co, ale trwają tam wierzący ludzie, modlą się. I to są wielkie cuda. Z mojego ludzkiego punktu widzenia tak wielkie, tak niemożliwe do zaistnienia, tak jakby, jak myślałem, jaki przykład użyć, to jest tak, jak zapalić zapałkę pod wodą. Nie wiem, nurkując, albo nawet nie w wichurze, nawet nie w deszczu przeciwności życiowych, tylko po prostu w pełnym zanurzeniu. To jest po prostu niemożliwe. To są wielkie cuda, które ja myślę, to już była Boża odpowiedź. Dalsza rzecz. Konferencja w Wisłoczku, postanowienie o porannej modlitwie i tu z kolei następne wielkie Boże błogosławieństwa i wielkie odpowiedzi od razu. No pierwsza taka odpowiedź to właśnie przeżycie przebaczenia, przeżywanie przebaczenia i objawienie Jezusa w sercu. Niesamowite zupełnie wydarzenie, ale to... Dalsze objawienia, takie objawienia, no, takie poznania, takie błogosławieństwa, chcę wam powiedzieć, które dotyczyły samej tej porannej modlitwy, niejako jako odpowiedź na tą poranną modlitwę. Taki werset jest w liście do Kolosan. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Znany werset, który nic mi dawniej nie mówił. W tej chwili stało się dla mnie w trakcie tej modlitwy jasne, że o co tu chodzi. I na przykład wiem, że nie mamy być gadatliwi, nie mamy być mechaniczni w naszych modlitwach. Jakie to proste. Ale za to mamy być czujni. I też pytanie, po co mamy być czujni w modlitwie? Przecież cóż może być lepszego, co możemy lepszego robić, jak tylko modlić się? Więc po co jeszcze w tym czasie czujność? A dziś wiem, że mamy być wytrwali, czujni, a czujni dlatego, że Bóg mówi. Że Bóg mówi w czasie tej modlitwy. Dziś już wiem, bo doświadczyłem, że głos Pana jest bardzo cichy. Głos Pana jest tak cichy, że nie przebija się przez zgiełk dnia. Nie przebija się przez zgiełk dnia. Jeżeli my nie zrobimy sobie komory, nie odizolujemy się, nie zrobimy sobie cichych godzin, cichych dni, może wyjazdu, to po prostu tylko będąc w rytmie obowiązków, w rytmie dnia tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, w tym wirze, to się nie słyszy Pana. Bo on, tak jak mówi, jego głos jest cichy i delikatny. Kolejne doświadczenie. Powiem. Doświadczenie płaczu. Nie wiedziałem, co się dzieje. Przeczytam wam z Nehemiasza fragment. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, to jest Nehemiasz 8 rozdział 9 do 12, który był namiestnikiem oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu: dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie. Gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. Dlaczego? Dlaczego? Ale tak tu jest napisane. Cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. Potem jest werset 10. Idźcie, najedzcie się. Werset 11. Lewici zaś uspokajali cały lud, mówiąc: uspokójcie się. A oto wyjaśnienie, dlaczego oni płakali.
Rozszedł się więc cały lud, 12 werset, aby się najeść i napić i udzielić innym i urządzić wielką, radosną uroczystość. Gdyż zrozumieli słowa, które im podano, cały lud płakał. Zrozumieli słowa, które im podano. To wspaniałe. Ja, chwała Bogu, doświadczyłem tego. A z początku nie wiedziałem dlaczego. Ale byłem sam w domu. Miałem ten luksus długiego przebywania samemu w domu. I z tego pół dnia przeryczałem połowę. Nie wiedziałem dlaczego. Słowo Boże do mnie docierało. Dalsze błogosławieństwo, dalsze odkrycie. Odkrycie sedna modlitwy, jądra modlitwy. Co najważniejsze jest w modlitwie? Otóż dziś wiem, że nie są ważne nasze prośby. Nie my jesteśmy ważni w ogóle w modlitwie. Najważniejszy jest Bóg. Najważniejszy jest Bóg. To jest sedno modlitwy. Jakie proste. Dygresja. Biorąc to pod uwagę, stwierdzam, że wiele moich dawnych modlitw było raczej antymodlitwami. Antymodlitwami. Bóg oczekuje społeczność ze swoimi dziećmi, a nie recytacji życzeń, potrzeb. Dowód biblijny. Dowód biblijny. Wziąłem pod uwagę modlitwę Ojcze Nasz w Ewangelii Mateusza. I zliczyłem. 2,5 wersetu jest poświęcone, czyli tam jest 5 wersetów w ogóle. Cała modlitwa Ojcze Nasz mieści się w 5 wersetach. 2,5 wersetu poświęcone jest Bogu, 2,5 wersetu człowiekowi, czyli pół na pół zdawałoby się. A jak zliczyć w naszym przekładzie słowa, to się okazuje, że 29 słów w modlitwie Ojcze Nasz, takiej prostej modlitwie, jest poświęcona Bogu, 25 słów jest poświęcone człowiekowi. Więcej jest poświęcone Bogu w modlitwie Ojcze Nasz niż człowiekowi. Dalsze błogosławieństwa związane już, czyli odchodzimy od modlitwy. Służba ewangelizacji, czyli jak wyszedłem ze szpitala, no to wznowiłem swoją służbę w internetowej Ewangelii. Czyli to jest takie ewangelizowanie, takie duszpasterstwo, czyli koresponduje się z konkretną osobą, która pyta o coś tam. Tak się ją troszkę prowadzi za rączkę. Choć to może bardzo tak nieswojo, to może brzydko brzmi. No ale usługuje się komuś, wprowadzając go jak gdyby w Słowo Boże, korygując i tak dalej. I to był jeden z pierwszych kontaktów, jaki otrzymałem właśnie ze strony z Ewangelii. To był kontakt do takiej dziewczyny, to jest realnie istniejąca osoba. Zaraz po wyjściu z Rydygiera. I niedawno po kilkumiesięcznej korespondencji otrzymałem od niej wiadomość, że podjęła decyzję o chrzcie wodnym. Co do Zamkowej. Pierwszy pobyt na Zamkowej był wstrząsający. Kto nie był na Zamkowej, to chcę powiedzieć, że Zamkowa ma nawet swój zapach specyficzny. Już nie mówiąc o wszystkim, bo tam wszystko specyficzne, a nawet zapach jest specyficzny. Więc na początek się zacząłem, chciałbym wytrwać w modlitwie wstawienniczej. Później sobie jeszcze jak sądzę, ponieważ w zasadzie ja się bałem Zamkowej. Ale Bóg może zmienić nasze nastawienie, rozmienić nasze wnętrze. Z czasem przestałem modląc się, przestałem się bać, zacząłem kochać tych ludzi. Myślę, że wymodliłem sobie to, że mogę tam usługiwać. Też po niedługim czasie. 2 miesięcy. Jak gdyby widzę błogosławieństwo, nie tylko w swoim życiu, ale tam jest pokuta. Są pierwsze świadectwa wysłuchanych modlitw. Zwycięstwo nad nałogami.
I wreszcie już zbliżam się do końca. Już prawie się mieszczę w czasie. Chcę wam właśnie powiedzieć o moich urodzinach na Samkowej. Więc właśnie usługując na Zamkowej, chcąc usługiwać na Zamkowej, a na Zamkowej są dwa nabożeństwa, w czwartki i w soboty. Oprócz tego oni chodzą do Betlejem i tak dalej. I rozmawiałem z Jurkiem, czyli z szefem, nazwijmy to, z szefem ludzkim Zamkowej. To był poniedziałek, a w sobotę miałem urodziny, ale zapomniałem, że są moje urodziny. I mówię: Jurek, w czwartek nie mogę, bo coś tam, już nie pamiętam dlaczego nie mogę, ale w sobotę mogę być. No to dobra, bądź, bardzo fajnie, że będziesz. I on zawsze się cieszy, zawsze jest chętny na usługę, bo to odciąża jego, jest też na pewno czymś, pewnym urozmaiceniem dla Zamkowej. Dlatego, że tak powiem, zakontraktowałem swoją usługę na sobotę, kiedy miałem swoje urodziny. Co je myślę trochę głupio, no bo może żona, może córka zrobią jakiś tort, a mnie nie będzie, bo pójdę. I tak się stało. I tak się stało, ale poszedłem. Wychodząc z założenia, że Bóg jest ważniejszy. I ta usługa jest ważniejsza. I usługiwałem. I właśnie... Usługiwałem z tego fragmentu, który na początku przeczytałem, o owcach. O owcach. Pomóżcie się, żebym się nie wzruszał. Naprawdę. Bo się przeciągnie. Czuję, jak się uspokajam. Czyli modlitwa działa. Wasza modlitwa działa naprawdę. No więc usługiwałem. I kiedy skończyłem usługę, kiedy skończyłem posługiwanie słowem, czyli pamiętacie te wersety, czyli to chodziło o pasterza, o dobrego pasterza, który pasie swoją trzodę. Natomiast Jurek, tak jak i nasz pastor, czasami dokłada, stawia kropkę nad i. Też jest prowadzony przez Boga, przez Ducha. I dopowiedział do tej historii o dobrym pasterzu, dopowiedział historię z tych krajów, które w pasterstwie są bardzo mocne, które po prostu na tym pasterstwie stoją. To nie tylko jest Izrael, ale między innymi Izrael, który stoi na pasieniu owiec. I dopowiedział mi następującą historię, znaczy nie mnie, on to dopowiedział. On to powiedział do wszystkich na Zamkowej, którzy słuchali. Mianowicie dopowiedział, co się dzieje, co robi pasterz, co robi dobry pasterz, jak ma krnąbrną owcę. Co to jest krnąbrna owca? Krnąbrna owca to jest owca, która jest w stadzie. Jest to owieczka, ale ona wszystko musi robić inaczej. Kiedy idą owce za pasterzem, jest przeszkoda na drodze, to wszystkie mijają tą przeszkodę z prawej strony, a ta jedna musi z lewej strony obejść. Trzyma się albo gdzieś z tyłu, albo gdzieś z boku. Po prostu taka krnąbrna owca. I trwa to, bo pasterz daje czas takiej krnąbnej owcy. Ale pasterz ma pewne narzędzia, ma na przykład laskę, ma laskę, kij. I tą laską, kiedy owca jest krnąbrna długo i już po prostu przechodzi, przebiera ta owca miarę, to pasterz łamie nogę takiej owcy. Łamie nogę, autentycznie. Łamie nogę, po czym po złamaniu nogi opatruje tą nogę. Obwiązuje tam w jakieś łupki, żeby to się zrosło. Ale w tym czasie owca jest niesamodzielna. I w tym czasie pasterz nosi owcę sam, na własnych ramionach. I owca wtedy widzi dużo spraw z wyższego poziomu, z poziomu oczu pasterza. I tak pasterz nosi tą owcę.
aż w końcu się zagoi ta noga i stawia owcę na ziemi. I często, gęsto taka owca ma szansę i staje się później taką przewodniczką też stada. Taką przewodniczką stada się staje. Jak się nie staje, jeżeli tego czasu noszenia na ramionach brakowało i nie mądrzeje owca, to często kończy narożnie. Czyli kiedy nadchodzi święto, to po prostu staje się pierwszą, która idzie pod topór i idzie narożno. I jest wtedy smaczny posiłek. Wiecie, i taką opowieść zaserwował Jurek, bo on też jest imiennikiem moim, na moje urodziny właśnie w Zamkowej. Jeszcze dwa dni to docierało do mnie to słowo. Aż dotarło. Dlatego dzisiaj wiem, że jak się już skończyły wszystkie moje chorobowe, prawie półroczne, skończyło się moje oddzielenie od świata, bo byłem oddzielony od świata. Wspaniale. Miałem bardzo dużo komory. W tym czasie przeczytałem około 10 książek. W tym czasie przesłuchałem około, jak liczę, 50-60 godzin kazań różnej usługi słowem. Więc była to potężna dawka lekarstwa. Ale dzisiaj już z ramion na ziemię. Dzisiaj już jestem między wami. Co mogę teraz jeszcze obiecać sobie, wam, to, że w tej chwili będę czujnie wpatrywał się w pasterza. Bo ta owca patrzy wtedy, z daleka patrzy, obserwuje bacznie na każdy znak pasterza. Nauczka dla mnie. Dziś wiem, że nawet zbieranie znaczków pocztowych jest niebezpieczne. I to mówię bardzo poważnie. Wracając do chudych dni. Dziś wiem, że naprawdę zbieranie kartek pocztowych, znaczków pocztowych, już nie mówiąc o kapslach, jest bardzo niebezpieczne. Jest bardzo niebezpieczne. Ja to wszystko zostawiłem już. Nie ma. Jest tylko jeden Bóg. Podsumowując, czy był to czas stracony, chcę jeszcze zakończyć. Słowo Boże mówi o wynagrodzeniu. Wiele jest wątków, które mówią o wynagrodzeniu czasu nieurodzaju. Że był czas nieurodzaju, były złe czasy w życiu Hioba, a potem Bóg wynagrodził to. Czyli co zrobił? Czyli tak jakby tej dziury nie było. Ja wierzę, że tak Bóg sprawi. Że nie będzie straty. Co więcej, wyniosłem z tego czasu, nawet z tego czasu odejścia, z tych chudych dni, wyniosłem wiele nauki. Myślę, że wyniosłem wiele nauki. Dokonałem bardzo cennych obserwacji. Obserwacji świata, ale między innymi w sobie odkryłem, chcę wam powiedzieć jeszcze, pokłady poświęcenia, wręcz heroizmu. Ale jakie pokłady poświęcenia i heroizmu? Wiecie, takie pokłady, kiedy chciałem osiągnąć swoje cele. I widzę, że kiedy ludzie chcą osiągnąć swoje cele, chcą sobie kupić nowy samochód, chcą, nie wiem, zdobyć wyższe stanowisko, to poświęcają ogromną ilość czasu, czy są skłonni, żeby poświęcić ogromną ilość czasu na dodatkową naukę, dodatkową pracę, żeby zdobyć te dodatkowe pieniądze. No, rzucają straszną ilość wysiłku, są do tego skłonni. Heroizm, żeby osiągnąć własne cele. Ja tak właśnie realizując te swoje hobby, naprawdę, jak dzisiaj patrzę, o jakich godzinach niekiedy wstawałem dziki, mniej spałem, bo albo pracowałem, albo wyjeżdżałem. No, tak jak mówię, heroizm dla osiągnięcia własnych celów tylko. I teraz mam punkt odniesienia. Mam punkt odniesienia i chcę wam powiedzieć, że poprzeczkę sobie wysoko zawiesiłem sam przez te swoje hobby, czyli w momencie, kiedy ja poświęcałem się tak dla swojego hobby, a naprawdę dla siebie się poświęcałem, we własnym interesie się bardzo poświęcałem. To teraz mam punkt odniesienia, bo nie będę się mógł Bogu poświęcać mniej, a tylko więcej. Więc będę miał śrubę. Ech.
No i wiem, co to jest pospolite. A wiecie, dlaczego wiem, co to jest pospolite? Dlatego, że jak sprawdzałem, czyli to jest to, co do Jeremiasza nawiązuje, kiedy Bóg mówił Jeremiaszowi, to mówił w ten sposób, że ma Jeremiasz bez tego, co pospolite oddać Bogu. Więc dlatego tak mówi Pan, jeżeli zawrócisz i ja się zawrócę do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite. Przeciwieństwem pospolitego, tego biblijnego pospolitego, nie jest cenne, a święte. A święte, czyli jest podział pospolite, czyli pospolite to jest wszystko. A święte to jest to, co jest tylko dla Boga. Oddzielone dla Boga. I w związku z tym ja na przykład też teraz wiem, że to, co wtedy poświęcałem dla siebie tylko, siłą rzeczy nie było święte, ponieważ nie było dedykowane, nie było poświęcone Bogu, ponieważ było poświęcone mnie. Więc to jest pospolite. Więc też teraz wiem, co to znaczy pospolite i mam punkt odniesienia. Amen.